wami Renisa, to jest kolejny odcinek z The Sims 3. Słuchajcie, nie wiem jak my przeżyjemy dzisiaj, bo za chwilę mi Sim się ścina, ale najwyraźniej odcinek będzie po prostu grubszy. Bo ja chcę, żebyście może tyle na to, żeby nie było odcinka, a raczej nic mi to nie da, jeśli cokolwiek bym chciała zrobić. Ale czekajcie, mam pewien pomysł. Hej. Podwyższyłam, żeby było więcej FPS-ów. Może będą lagi, ale przynajmniej nam nie będzie tak ścinało. Przynajmniej mam taką nadzieję. Hotdogi sobie dzieć. I nie mamy znajomych naszego ducha. Nie wiadomo czemu. Ale go nie mamy, więc... Prawdopodobnie jest jeszcze inna opcja, żebyśmy mieli inną mysza. Mianowicie... O! Mianowicie, żebyśmy mieli tego... Nie, jako męża, ale w sumie to by musieli nas kosmiki porwać. Mianowicie naszego męża, więc w sumie to... żeby się takie faktycznie kosmiczne dziecko urodziło. Tak więc... To nie bardzo by się udało. Więc nie wiem, czy pójdziemy na cmentarz, poszukać go, nie wiem. Nie mam pojęcia, co z nim zrobić. Ewentualnie poszukamy sobie kogoś innego. Dobra, to weźmy sobie to usuniemy. Ewentualnie on sam do nas przyjdzie. Albo sam zadzwoni, jak będzie chciał. A, jednak ścina, ale nie ścina aż tak... Ale już miałam mówić, że nie ścina tak często. Czego ta gra ode mnie oczekuje, skoro ona tak laguje? Znaczy się ścina. So, więc my może zaprosimy sobie do domu tego syrena twojego. Weźmiemy od niego te łuski, ale on może może mieć ten dzień. Tylko teraz pytanie, jak do niego zadzwonić. Simsy! No. Ha. Okej, pomijam przyciski. Weź się zakryć do domu. Sobie z nim pogadasz. To nie będzie długi odcinek, przysięgam. Skoro takie lagi są, to my nawet do wieczora nie spotkamy. Okej. On zaraz przyjdzie. Właśnie, musimy psa umieć, a mianowicie łatkę. Taką zwierzaka łatkę. A Abi? Abi nie śmierdzi. Abi już wstała, więc Abi... Lepiej by było, żeby coś zjadła. Żeby się nie pożyła. Aha, czyli nie będę wywołać, tylko po prostu przyjdzie, żeby zaspała. To skoro on przyszedł, to na razie się przed nim nie zajmujemy. Chyba, że on akurat z wpływania wpadł. No dobrze. Możemy go jakoś zaprosić do domu? Nie. Możemy po prostu do niego wyjść. Nie wiem. O, właśnie to chciałam na powitanie. Oczywiście w tym się nie chcąc tego słuchać. To jest nie wykłada, ale to coś. Może w końcu się to uskida. Łatka sobie wróci do domu. Zostaw drzwi. Może się bardzo łatwo otworzyć.
Nie ma akurat takiej pogody, żebyś sobie pobawiłaś piłką. No, Chimo ale no kana to jest kesari. Kesari kipo? Mari. Maczeli? Kimasz. Suba. Kushi, kushi. Maku! Masini maliu, fafa. Hisi kani. Fluster zoon, sasim, zabu. Zostaw to. Krush, Gemma, Kuraka, Apafo. Sebi, Mior Fata. Barnupi, Alaka Breknor. Chera Chuchiakwa. Ah, Mior. Lila. Shakava. Hinekasi Kuri. E mali kuriti, rakini o rakiti si? Barzo, wani gosh, get on. O, smushla. Simse, maja. Pokaż czułość, matko. Kazunda ben, nuf, chanishusha, makfuli, mraki tu blaskidubi. Quinzel Nivar, Zorbu, Shagaza, Tawazi. Neshti Mpakida. Nanj. Amsam, Gamjabadzu, Forb Nibagada, Mahabadzu. Slina Blarka, Nuki Flork. Ma, Dani. Unastem. Zina Bebi. Yahubi. Ibi Chibi Sibno, Praga. Kanushki, Pranuva. Ah, see? Miyabi Katu. Długo u nas nie był, a się zapowiadało, że był długo. Już pani sobie stanie tu przyjdę do ciebie. Albo któryś pies przyjdzie. Znaczy Rachel przyjdzie, ale wiesz o co chodzi. Przynajmniej nasz pieseł też nie będzie taki forever alone. Ganuszta! Udzi, udzi. Może byśmy podpali jakiegoś miejsca, albo coś. Chyba to był jakiś pomysł. Czy to jest ta rodzina, która miała te zwierzaki? Tak, to jest ta rodzina. Tak, to jest ta rodzina. Jakie mamy kontakty z koniem? Dobra. Z koniem mamy chyba najlepsze. Polka zapisze jest zimna. I patrzysz z ją, żebyś nie śmierdziała. Nie będziesz na niej jeździć, pada deszcz. I możesz się pokaskać. No, pisały się bardziej lubią. Pies, bo mogłaś wyjść na dwór. Potem ją zganisz. Może odszedł do światu. Może mu dała kosza, a ja nawet o tym nie wiem.
O, co tu płynie? Aha, ten cały syren, który od nas uciekł. Tak, to jest ten Christopher, tak, to jest ten Christopher. Czyli on jest ratownikiem, czy jak? Albo w taki sposób się porusza do roboty? No nie, no to tam. Mogłabym ci kupić parasol, będzie bardzo potrzebny. Gdzie to było? To chyba było w rozrywce. Tak, to jest w rozrywce. Jakiś fajniejszy bym chciała. O, ten jest fajny. Mam ci go tu. Pójdę z psem na spacer. Jezku, mógłbyś się tak posunąć na skalę? Tak przynajmniej tu. No, nie czekaj już. Aha, to by na mnie jeszcze nie zgoniłaś. Super, przyszedł do psa, bo na mnie nie zgoniłaś. Asasinka byś chciała? Możesz tu podejść? Możesz. Jo, nie da się jej skanić, do bosu. To może bardziej musimy chyba się zaprzyjaźnić z Abi. Idź na spacer do ogrodu. Pójdę sobie na spacer. Może adoptujemy na tego kota, bo mamy bardzo mały dom. Trzeba by było się na czymś wybić, na coś zarobić, coś. No jak będzie już tą syreną, to zarobi na tym, że... zarobi na jeszcze coś przed tego psa. Skup, przesunę. Dziękuję. Na czym to ja skończyłam? Aha, na tym, że trzeba się na czymś wybić. Idź na spacer do tego ogrodu. Wieczorem zaprosisz tego... pana syrena. Aha, czy na dworze się... nie wiem... okej. Zmęczona. To się potem w ziemię zaprzyjdzie z tego Laszka. Ona nie ma obcoś. Chodźmy za tego tutaj. Chodźmy by miała tam jakiś haczyk. Okej, nie będzie. Przynajmniej jest czarna, to tak nie widać. No, dobra, trochę tak widać. Czy ten nam daje jakieś towarzystwo? Jakieś lepsze relacje? Nie. Ale chyba nam daje... tak, to nam daje towarzystwo. Chyba. Tak, daje nam to towarzystwo. Długą drogę masz przed sobą. Jestem ciekawa, ile ten seren będzie w robocie. Dobra, żebyś zdążyła się jeszcze wyspać, to ja ci już radzę, żeby iść na spacer do domu. Idź, go to the domu. Daleko odeszłeś się w ogóle od tego domu? No trochę.
do późna, no nie wiem, czy dostanę się późno. Aha, chciałam, żeby podeszliście tak trochę bardziej tu. Dobrze. Tu ma. Przynajmniej wyprowadziłaś przemysł papier. No, szkoda, że szalę. Już przynajmniej zadowolona. Swoim towarzystwem. Zobaczyłam taką rzecz, że ostatnio jestem bardzo dziwna na nagraniu. Będę musiała się bardziej przesuwać przed nagraniami. Bardziej właśnie nie. Dobra, wypuści z tego psa. Niech sam sobie dojdzie. Pójdziesz się zdrzemnąć. Dam ci, żebyś spała, ale się zdrzemnie. A pies sobie pójdzie pomieścić. Zuj, a potem wyjąłeś. Czy jesteś głodny, jesteś samotny. Idź do konia. No koń to jest zwierzę, to możesz się z cokolwiek pobiegać. Zajmij się do łóżka, tak na chwilę. Sims mnie oczywiście musiało ściąć. Bo jak inaczej? Dziękuję. Zaproś tego syrena do domu. Nie. Zaproś do domu. No nie pogram dzisiaj. Jestem normalnie wkurzona na te simsy. Jeśli ktoś ma jakiś trik na to, żeby mi tak sensów nie ścinało, oprócz tego, żeby zwiększyć FPS-y, to przyjmę wszystko. No możesz do niego zadzwonić. Go zaprosić. Dobra. To na coś te łyżki od niego wyłóż. Możesz to sprzątać, możesz użyć. Dobra, czekaj. Zaprosisz tego swojego. Edwarda całego. To bym coś teraz powiedziała, ale nie powiem. Bo jedna szlampa mojej... Oh, Kiwi Russian! ...więc... Sneeby Snaglu! No to jeszcze sprawdza sobie od sama. Bo... Oni są... Nie wiem jak powiedzieć łagodnie... Co chcę powiedzieć. No, po prostu powiem, że oni są głupi. Myślę, że też są głupie. Dziękuję. W końcu, no.
A to mamy sobie kontakty na takie filary, no dobra. Ja kończę skórki, bo jest dużo. Jest napisy. Bo nie. Najpierw poćwicz trochę. A ty sobie szczekasz na lepiej. No okej. Żuj potem. No chyba tyle. W ogóle nasza synka śpiewa pod prysznicem. Ale nie śpiewa jakoś źle, więc niech sobie śpiewa. A i tak nie mamy żadnych sąsiadów. Potem sobie już pójdzie spać tak definitywnie. Że mamy tego nic z tym nie robić. Ja mam taki pomysł, że po prostu damy tej naszej synce i ona będzie czarodziejką syreną. W ogóle czy ty możesz tak, chyba możesz kupić może nam płodność. Żeby było więcej dzieci. Była więc taka szansa, żeby nasze dzieci były duchami. Nie, nie idziesz jeszcze spać. Tak, zaraz pójdziesz. O kurczę. Jej, nasza synka jest tą wiedźmą, czarodziejką, dostaruszkę. Fajnie. Pójdziesz potem spać. W sumie to czarodziejstwo to jest tylko taka dodatkowa cecha, więc jak się z tym nic nie robi, to i tak się nic nie dzieje zbytnio. Mam nadzieję, że teraz może być jeszcze serenie dodatkowe. Będzie taka piękna, wszystko wielce. Tak, ja wszystkim gąsało. Czy nasze psy śpią? Nasze psy nie śpią. Idźcie potem gdzieś usiaj. Kiedyś usiasz, pójdzie spać. A ty... I nie dałaś w końcu tym psom. Czekaj. Napełnij wybornie. Coś pożuj. A ty miałaś iść szukać, co ja wiem. Nasze Simsy się w końcu odwieszą. Lizzy. No, raz, dwa.
Dziękuję. No, pan to jest oczywiście. Znowu chyba do nas. Tak, znowu do nas przylecieli. Co ten nas tak odwiedza? Ten cały znajomy nasz. Serwuje. Chodzi to, że on to przyjechał. Nie sobie będzie. To sobie mam zbijał. Ali! Ja co? Co ty robisz? Dobra, idzie spać. Co on tam ma? Musimy się szybko, bo chcę zobaczyć, co on ma na tym ekraniku jego. O, okej. Okay. On tu ma jakiś panel sterowania. I widzi księżyc. To możesz już sobie iść. Spać. Jest jedz i możesz spać. No, jak się nasz pies sobie wyszedł na dół. Nie powinien wychodzić na dół o pierwszej w nocy. Weź położyj i też idź spać. Jak ty zjesz? To pójdzie spać tutaj. Nasz pan nie był nas pośpieszny. Okej, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. No i cześć!